kochani, witam was w 11 już dniu Vlogmas. Nie wiem, kiedy ten czas tak szybko nam uciekł. Jak widzicie, pomalowałam sobie na czerwono usta, co zbyt często się nie zdarza, ale stwierdziłam, że chce mi się takiego makijażu już świątecznego, chociaż powiem wam szczerze, że chyba go zmyję, w sensie te usta, bo jakoś dziwnie się czuję w czerwieni, przynajmniej w tej. Teraz otwieramy kalendarz adwentowy. I tutaj jest nasza 11, także sprawdzimy, co tam się kryje. Powiem wam, że Lilka wczoraj stawała tutaj na ten mebelek i coś tutaj wąchała, więc chyba czuła te przysmaki. Nie wiem, czy nie zdejmę tych tutaj prezencików. I co to jest? Maseczka! Dlatego mówiłam, że tam jest jakaś szmatka. Maseczka taka w płachcie, już wam pokazuję. Jest jeszcze karteczka, chwila relaksu dla mamusi. I maseczka w płachcie, jeju, super! Dzisiaj sobie wieczorem zrobię taki kotek, także będziemy testować. A tutaj Wikusia w krainie zabawek, tak? Katarek jakiś ma niestety i nie wiem, wcześniej jak miała, to się okazało, że to taki alergiczny, a teraz nie mam pojęcia, mam nadzieję, że jej szybciutko przejdzie. Lila, halo, Lili, masz. Widzicie, ona reaguje tylko na masz. Powinniśmy Cię nazwać Masz, Lilunia. Tak. Okej, jak widzicie, ja już się ubrałam, nałożyłam czarne rurki z wysokim stanem i do tego taką zwykłą, ciepłą bluzeczkę w paski. I będę miała dzisiaj rozpuszczone włosy, nie wiem jak długo, ale chwilę na pewno. Także taki zwykły outfit, ale chciałam, żeby było mi wygodnie. I nawet zaczęło świecić słoneczko, także super, zapowiada się fajny dzień. Wiecie co? Standardowo już. Zapomniałam podłączyć baterii na noc i już mi miga, więc teraz to uczynię, bo jak będziemy wychodzić, to pewnie nie będę miała całkowicie rozładowaną. Z misiem tak rozmawiasz głośno? Rozmawiałaś tak głośno z misiem? Tak! Kłócisz się z misiem? Tak, Wiki? Przed chwileczką dzwoniła moja mama i mówiła, że listonosz zostawi mi awizo. Także dziwne, bo nic nie zamawiałam, więc później pojedziemy i sprawdzimy, co to takiego jest. I oczywiście zapomniałam o swoim kalendarzu z czekoladkami, więc otwieramy. I co tu jest? Aniołek chyba. Chyba to jest aniołek. Była u nas przed chwilą teściowa moja i zobaczcie, jaką piękną bombeczkę mi zrobiła. Teraz muszę kupić tylko taki wieszaczek do niej i naprawdę jest prześliczna. Też tak myślicie? A my tymczasem się ubieramy i jedziemy zawieźć fasolkę do mojej mamy. Także widzimy się później. Właśnie odebrałam przesyłkę i jak się okazuje, jest to przesyłka darmowa z Bobowity. Logowałam się na ich stronkę i przyszła mi kaszka i marchewka. Kochani, już jest dużo, dużo później. My właśnie wróciliśmy z miasta, coś tam zjedliśmy i stwierdziliśmy, że pojedziemy kupić prezenty pod choinkę. Ale wszystkie zostawiłam u rodziców, bo tam właśnie pod choinką one będą leżały. Więc pokażę wam w jakimś innym vlogmasie. A teraz przyjechaliśmy, nakarmiłam małą, ona poszła spać. A ja nie wiem, co będę robiła. Może zmyję makijaż i przetestuję tę maseczkę? Kto wie, kto wie. Wiecie co, robię się powoli zmęczona. Także idę zmyć makijaż i zrobię sobie tę maseczkę. Myślę, że dobrze mi to zrobi, bo od kiedy grzeją, kaloryfery zaczęły działać, to robią mi się takie suche plamy tutaj koło nosa i mam tak rok w rok, także może to coś pomoże. Jeśli się zastanawiacie, co to za dziwny dźwięk, to już wam pokazuję. Chwila, chrumka i bawi się swoją kosteczką. To jest maska silnie kojąca i nawilżająca, czyli coś idealnego dla mnie. I jak to było napisane? Zły kot, czyli będę złym kotem. Okej, jestem złym kotem. Teraz postaram się ją jakoś tak ładnie dostosować do buzi, dopasować, tak żeby idealnie przelegała, ale powiem wam, że to jest troszeczkę na mnie za duże. Ale chcę, żeby wszędzie dotykała, żeby dobrze działała. Właśnie zdjęłam maseczkę i powiem wam, że super, nie dość, że takie fajne uczucie na twarzy, to jeszcze świetny zapach. Skoro już się tak relaksujemy, to stwierdziłam, że mam ochotę na coś słodkiego, więc połówka jajeczka chyba nie zaszkodzi. Co myślicie? Jeszcze dzisiaj nie pokazywałam wam 12, czyli co będzie jutro. I jest to coś takiego twarde, nawet bardzo twarde. Kurczę, czy to jakieś drewienko?
Nie wiem, wygląda to w ten sposób, także możecie zgadywać.